archeologia. Proszę, pułkowniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Witam wszystkich serdecznie. Nowy odcinek Archeologia nie z tej ziemi. Dzisiaj pomówimy sobie o sztuce megalitycznej. Jeżeli chodzi o Irlandię, 70% przykładu sztuki megalitycznej pochodzi z terenu kompleksu Bru na Boyne. Sztuka megalityczna są to motywy geometryczne wyryte na powierzchni wielkich kamiennych głazów. Termin sztuka megalityczna odnosi się do sztuki znajdowanej na wielkich kamieniach, które tworzyły struktury megalityczne, w szczególności grobowce korytarzowe, które są datowane na 5000 lat temu. Mamy bardzo dużo przykładów sztuki megalitycznej, a także wiele z nich zostało skatalogowanych, sfotografowanych, narysowanych, opisanych oraz opublikowanych. W Europie znajduje się około 900 kamieni przedstawiających sztukę megalityczną. Większość z nich znajduje się na Półwyspie Iberyjskim, w Bretanii, Brytanii oraz Irlandii. Przede wszystkim musimy sobie wyjaśnić kilka pojęć. Pierwsze z nich petroglif. Petroglif, czyli kamień, kamienny głaz, na powierzchni którego wyryte zostały różnego rodzaju znaki. Po raz pierwszy użyty przez francuskich archeologów termin z języka greckiego petros, kamień, glifin, wyryć, ryć, czyli kamień, na powierzchni którego znajdują się ryty. Petroglify pojawiły się około 12-10 tysięcy lat temu w okresie górnego paleolitu. Kolejny termin, petroforma. Wyjaśnimy sobie, co to jest petroforma. Możemy to tłumaczyć dwojako. Petroformą nazywamy pojedynczy głaz kamienny, który został ociosany, z którego utworzono jakąś tam formę, jakiś tam kształt. W tym wypadku możemy powiedzieć, że to jest wielobok, specjalnie ociosany kamień tak, iż tworzy on wiele boków o takim prostokątnym kształcie. No ale jest to wielobok, bo jak się przyjrzymy, to ma wiele tych boków. Petroformami są też zbiory kamieni, które są ułożone w jakąś tam formę. Na przykład karn, czyli kamienny kopiec ułożony z kamienia, jest petroformą. Kamienne kręgi są petroformami, są to kamienie ułożone w okrąg, tworzą okrąg. Petroformami są na przykład komory grobowe, grobowce korytarzowe. Jest to forma ułożona z kamieni, która ma określony kształt. Jakiej techniki używano do tworzenia sztuki megalitycznej? Otóż używano zasadniczo dwóch technik. Jedną z tych technik było rycie. Ryto ostrym narzędziem, szczególnie krzemiennym, na powierzchni kamiennego głazu wymaganą geometryczną formę. Jednakże w przypadku megalitów z dorzecza rzeki Boyne używano tak zwanej techniki punktowania. Używano również ostrych narzędzi, kamiennego tuka, kościanych dłut i za pomocą tych ostrych narzędzi punkt po punkcie techniką punktowania ryto odpowiedni kształt na powierzchni wielkiego kamienia. W ten sposób wykonywano sztukę megalityczną w Irlandii, w dorzeczu rzeki Boyne. Różne wzory geometryczne możemy zaobserwować na powierzchni głazów pochodzących z doliny rzeki Boyne.
Są to koła koncentryczne, koła, półkola, linie faliste i wiele, wiele innych geometrycznych kształtów, rąby, zygzaki, szewrony, trójkąty, linie równoległe, zarówno w formie pojedynczej, jak i w różnego rodzaju zbiorach. Również mamy do czynienia z rytami, których nie potrafimy wyjaśnić, w formie bohomazów szeroka gama geometrycznych wzorów. Spotyka się je przeważnie w grobowcach korytarzowych i tolosach, co niedwuznacznie wskazuje na ich wyjątkowy i elitarny charakter. O ozdobnictwie tym ogólnie można powiedzieć, że są to bardzo proste, schematyczne, geometryczne znaki występujące pojedynczo w kombinacjach oraz w dużych skupiskach na powierzchni płyt. W Irlandii są to najczęściej większe lub mniejsze koła pojedyncze i koncentryczne, niekiedy z pewnymi elementami w centrum. Innym częstym motywem jest znak podkowiasty, rodzaj półkola złożonego albo z jednej linii, albo z wielu łuków wsuniętych w siebie. Inny częsty motyw to spirala, albo pojedyncza, albo podwójna z jedną częścią lewoskrętną, a drugą prawoskrętną. Niekiedy są trzy połączone spirale lub dwie pary spiral obok siebie. Inne motywy, mniej liczne, to pojedyncze lub paralelne, linie proste, zygzakowate czy faliste. Niekiedy meandry, a także pasma złożone z rąbów oraz rąby pojedynczej w parach, ponadto linie i pasma złożone z trójkątów, a także motywy krzyża, kratki, szewrony i znaki jodełkowate, owalne z kółeczkami i trójkątami po środku, prostokąty, półksiężyce, gwiazdy i drabinki. Występują także motywy inne, trudne do określenia oraz kompozycje w typie bohomazów. Niektóre kompozycje są niezwykle skomplikowane, a ich elementy reprezentują numerologię kalendarzową, lunarną i solarną. Pojawiają się też nieliczne znaki antropomorficzne, jak para oczu ze spiralą, rąbem lub motywem tarczowatym. Parę oczu uważa się za reprezentację Wielkiej Matki. Zwykle zdobiona jest część kamieni komory, ale na przykład grobowiec w Nout miał zdobione prawie wszystkie kamienie w korytarzu, komorze głównej i komorach bocznych. Czy wiecie, że wytyczne konserwatorskie mówią o tym, iż takich porostów, które znajdują się na powierzchni głazów, na której to powierzchni tych głazów znajduje się sztuka megalityczna, nie powinno się ruszać, usuwać? Z tego powodu, iż takie porosty są naprawdę stare. Badania są przeprowadzone, geolodzy przeprowadzają takie badania, datują te porosty. One są datowane nawet na 500 lat, 1000 lat. No i w momencie, kiedy my wyczyścimy za pomocą jakichś na przykład środków chemicznych, to już jest jakieś tam inwazyjne na kamień, to nawet jak wyczyścimy, nawet jak to jakoś ręcznie wyczyścimy, to na miejsce tych porostów wyrosną nowe, które będą przebijać strukturę skały, które mało tego mogą wyrosnąć również z jakąś domieszką chemikaliów, które używane są przez rolników w czasie uprawy pól i mogą mieć bardziej destrukcyjny wpływ na powierzchnię i na strukturę kamienia niż te porosty, które rosną na nich od setek lat. Więc wytyczne konserwatorskie są takie, żeby tych porostów nie ruszać. W takim razie jak zadokumentować sztukę megalityczną znajdującą się na powierzchni głazów, które są obrośnięte dziką roślinnością? Otóż używa się technik laserowych. Część z tych przedstawień jest dzisiaj słabo widoczna, dlatego do ich właściwej dokumentacji i prób odczytania używa się zarówno tradycyjnej dokumentacji rysunkowej, fotograficznej, jak też fotogrametrię i skanowanie laserowe 3D, co służy również analizom prowadzonym już w środowisku wirtualnym. Pytanie jest takie, czy sztuka megalityczna powstała w jednym czasie, w jednym momencie, czy ona była sukcesywnie tworzona i dodawana na przykład w czasie etapów budowania, rozbudowy poszczególnych obiektów. Charakterystyczne dla
petroglifów z kompleksu Bruna-Boyne jest to, że mamy dowód na to, iż sztukę megalityczną dodawano czy tworzono przed ustawieniem kamieni jako obstawę głównego kurhanu. Skąd o tym wiemy? Otóż jest to bardzo proste. Z tyłu znajdują się motywy sztuki megalitycznej, z tyłu takiego kamiennego głazu, nieraz na szczycie. Niejednokrotnie w czasie badań archeologicznych stwierdzono, że sztuka megalityczna znajduje się w podłożu, w dolnej części kamienia oraz w bocznej części. Tu jest świetny przykład. Mało widoczne, ale jednak są tutaj ryty w bocznej części kamienia. Mało tego, również to, co możemy zaobserwować ludzkim okiem w chwili obecnej, to, co jest widoczne dla zwiedzającego, potwierdza również ten fakt to, iż po prostu te motywy wyryte na poszczególnych powierzchniach głazów po prostu nachodzą do siebie, na siebie, co by stanowiło dowód na to, że ta sztuka była tworzona sukcesywnie, nie w jednym momencie, a dodawana od czasu do czasu, związana z poszczególnymi fazami albo budowli, albo jakichś obrzędów religijnych. Tematyka petroglifów z Doliny Rzeki Boyne nie jest aż tak zróżnicowana, jak mogłaby sugerować ich liczba. Jest to jeden z powodów, który pozwala przypuszczać, że nie powstały przez setki lat, ale że istotna ich grupa została stworzona w relatywnie krótkim przedziale czasu. A teraz zajmiemy się spiralami. Spirale, które występują na powierzchni wielkich kamiennych głazów. Żeby się dowiedzieć, co one oznaczają, musimy skorzystać z innych dziedzin nauki niż archeologia. Interdyscyplinarność to podstawa współczesnych badań naukowych. Archeologia jako nauka również korzysta z osiągnięć innych naukowych dziedzin. Jeżeli chodzi o badanie sztuki naskalnej, do której zaliczamy m.in. sztukę megalityczną, to dzięki pomocy etnologom i tak zwanych analogii etnograficznych możemy się dowiedzieć, jak pierwotne społeczeństwa interpretowały spirale, które były wyryte na powierzchni wielkich kamiennych głazów. Otóż etnologowie w latach 70. przeprowadzili badania w Kolumbii wśród Indian w plemię Tuakan. Wśród Indian Tuakan również możemy zaobserwować sztukę megalityczną i wzory geometryczne w postaci spirali. Spirale, które znajdują się na powierzchniach płyt megalitycznych, to jest nic innego jak odzwierciedlenie geometryczne indiańskich halucynacji. Dostają Indianie halucynacji po wypiciu napoju halucynogennego jaje i wtedy tworzą swoją megalityczną sztukę. Wizje te są związane z mitami. Z mitami, z mitologią, z opowieściami, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. A jeżeli chodzi o spirale, te opowieści dotyczą powstania świata, powstania życia. Spirale związane są z pieśniami. Jest to pewnego rodzaju zapis pieśni, oczywiście bardzo prosty, symboliczny. Pieśni, które są odśpiewywane w czasie rytuałów religijnych. Jeśli widzisz spirale, to wiesz wtedy, że ktoś coś śpiewał. To nie jest, że oni tutaj jakieś nuty, jakieś słowa czy coś, tylko muzyka wydaje swego rodzaju wibracje. To ludzie pierwotni na pewno te wibracje czuli lepiej niż my. Dla nich muzyka wirowała, szczególnie po napojach halucynogennych i oni pod postacią tych spiral wyrytych na powierzchni kamieni ukryli swoje doznania związane z różnymi rytuałami magicznymi, religijnymi w
czasie których używano muzyki. Co można powiedzieć o tej sztuce? Najbliższą analogią dla niej są psychogenne fosfeny, to jest znaki ekstatyczno-wizyjne, które subiektywnie można wywołać w człowieku środkami mechanicznymi, bodźcami elektrycznymi, używkami chemicznymi, zmęczeniem albo halucynogenami. Badania przeprowadzone w USA dowiodły, że w doznaniach wywołanych tymi bodźcami występują równoległe linie proste lub faliste, równoległe szeregi punktów, pełne lub częściowe kręgi, motywy słońc czy gwiazd, spirale, trójkąty, rąby, krzyże i tym podobne znaki, a więc takie, jakie przeważają w megalitach. Istotnie wykazano stosowanie halucynogenów przez budowniczych megalitów. Niektórzy badacze wypowiadają opinię, że psychogenne obrazowanie było doznawane przez ludzi we wszystkich kulturach i wszystkich okresach ludzkiej historii. W motywach sztuki megalitycznej kryje się określony symbolizm trudny do zinterpretowania. Dla przykładu można wymienić, że w dawnych kulturach motyw spirali oznaczał samoskrętność, nieskończoność, rozwój i regres, nieśmiertelność i zmartwychwstanie, introwersję i ekstrawersję, tajemnicę życia i śmierci, pośmiertną drogę duszy, taniec, płodność, był kojarzony z wulwą i wielką matką. Inicjacja heroiczna odbywała się w spiralnym labiryncie. Spirala służyła osłonie świętego centrum. Mity mówią, że spiralnie zwinięty wąż kosmiczny znajduje się u podstawy góry kosmicznej i drzewa kosmicznego, jak też chroni jajo kreacji kosmicznej. Czy w sztuce megalitycznej poświęconej kultowi Słońca można doszukać się przedstawień obrazów bioluminescencyjnych stworzeń morskich, to jest stworzeń zdolnych do wytwarzania światła? Okręgi z promienistymi liniami wydają się być replikami meduzy. Przeźroczystym, galaretowatym ciałem, które również świeci w nocy. Sztuka wydaje się reprezentować różne odmiany meduz, które posiadają różne wewnętrzne wzorce, przedstawiają szeroką gamę bioluminescencyjnego, galaretowatego zooplanktonu. Padające promienie słońca w czasie przesileń i równonocy oświetlały przedstawienia stworzeń morskich, które potrafią generować światło w głębinach morskich. Dużą rolę w twórczości sztuki naskalnej odgrywał szamanizm. Jak wiemy z badań etnologicznych, lud San z Afryki Południowej, aborygeni z Australii, indiańskie plemiona z Kalifornii i Utah tworzące kulturę Pueblo, peruwiańscy Indianie z Toro Muerto oraz grupa Indian Tucano zamieszkująca w Kolumbii zachowały się szamańską formą religii. Wśród tych ludów upowszechniła się sztuka naskalna, która wykorzystywana jest po dzień dzisiejszy. Istotną rolę w szamanizmie odgrywała wiara w duchy pomocnicze wraz z rytuałami, które pozwalały przyjmować kontrolę nad istotami duchowymi. Przykładano szczególną uwagę do mitycznej przeszłości i związanych z nią postaci odpowiedzialnych za stworzenie świata. Wizje stworzenia przedstawione były przez szamanów w formie wzorów geometrycznych. Uzdrawiające rytuały polegały na całonocnych recytacjach mitu stworzenia. Był to rodzaj ciągłej pieśni, składającej się z niezrozumiałych dźwięków oraz słów i sylab pozbawionych sensu. Wszyscy znali mit stworzenia, pieśń szamana miała zaś tylko przywołać atmosferę mitu, nie danego wydarzenia z tegoż mitu. Analogicznie zatem, geometryczne wzory wyryte lub namalowane na skalę były przedstawieniem tylko samej istoty aktu stworzenia, zbliżonego do naszych koncepcji wielkiego wybuchu. Te badania etnologów uświadamiają nam, jak złożone i zaskakujące z naszej perspektywy mogą być relacje pomiędzy wizerunkiem a jego znaczeniem.
to by było na tyle dzisiaj. Zaledwie liznęliśmy temat. Do petroglifów trzeba będzie jeszcze wrócić. Opowiedzieć na przykład o metodach datowania petroglifów, a także o innych interpretacjach znaków geometrycznych na ich powierzchni. Jedna z takich interpretacji to jest to, iż te znaki przedstawiały mapy, zarówno dla lokalnych społeczności, ale też w szerszym kontekście. Tutaj, jeżeli chodzi o kompleks Newgrange, te ryty na głazach są przedstawieniem lokalnego terenu, ale są badacze, którzy uważają, że niektóre ryty, które odkrywamy w Europie, przedstawiają mapę Atlantyku i udowadniają, że żeglarze, którzy roznosili ideę megalityczną wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego i zachodniej Europy, około 2500 lat przed narodzeniem Chrystusa odkryli Amerykę. W następnym odcinku przedstawię wyniki moich badań. Prowadzę te badania od przedwojnia. Będzie to sensacja na światową skalę. Tak jak kiedyś przeczytano pismo hieroglificzne, tak jak kiedyś przeczytano pismo klinowe z Sumeru, tak jak kiedyś przeczytano pismo linearne oraz pismo runiczne, tak ja jako pierwszy na świecie przeczytałem, co dokładnie oznaczają ryty na skałach zaliczane do sztuki megalitycznej. Jeśli chcecie się dowiedzieć pierwsi na świecie, poznać szczegóły, zapraszam Was na następny odcinek. Do zobaczenia. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. Ksiądz wini Pana, Pan wini księdza, a w subskrypcjach ciągle nędza.